w ogóle. Ale my spacerujemy i spacerujemy. Nie, widziałem was. Jechaliście na rowerach, czyli da się. Mój numer był 343, przyjechałem z Poznania. Mam na imię Tymoteusz. Startuję w pierwszy raz w tego typu zawodach. A wyglądasz na dość rozsądnego człowieka właśnie. Mam nadzieję, że ty nie tylko wyglądam. No, tutaj jesteś, to wiesz, to jest podejrzenie, że z rozsądkiem nie do końca. Tak, w każdym razie nie jestem osobą, która tutaj może jakimiś wielkimi doświadczeniami się wpalić, ale tym bardziej jest to dla mnie jakieś tam ciekawe doświadczenie i okazja do rozwiedzenia całkiem ładnego kawałka Pomorza Zachodniego. Ale w ogóle jedziesz pierwszy raz w życiu z numerem? Tak. Przyczepionym do roweru? Dokładnie tak. Czyli co, motywacją była turystyka? Dokładnie tak. Turystyka i nigdy mnie nie pociągały jakoś powiedzmy wyścigi takie stricte kursowe w pętlach ulicznych. Aha. Lubię potem zwiedzać, łączyć jazdę rowerem z taką aktywną rekreacją terenową. No? No to tutaj masz chyba to do, że tak powiem, do użygu, jak to mówią. Tak? Ja tutaj jest na drugi czas zaskakująca ta potrzeba. To wy tak zawsze mówicie, a potem zaraz się na następny zapisujecie. Może tak być. Nie wykluczasz takiego scenariusza? Nie wykluczam. Aha. Trasa była piękna, ale też wymagająca. Tyle podjazdy, kiedy piękne. No już sama do siebie mówi. Podjazdy, tak? Tak. Co tam w wielu relacjach się pojawiało w recenzjach tego wyścigu, to była mowa o trudnościach z nawierzchnią, że za dużo piasku. Może się tworzyć z niego błoto. Były dyskusje na temat rozmiaru ogumienia i tak dalej. Ale ja tego problemu jakby nie zauważyłem. Tych sekcji z piaskiem było relatywnie niewiele. Może 5%, tak ludziom szacując. Natomiast no i podjazdy. Jak ktoś nie jest przygotowany, ktoś tylko chodzi z łasku Polski, no Wielkopolska też do dużego terenu nie należy. No, na pewno. Ja to dla mnie jak by był wyzwaniem, tak? Czyli góra, dół, góra, dół. Góra, dół, góra, dół, to non stop. A nawierzchnie, po których jedziecie, jak to widzisz? Nawierzchnie był wszędzie przyjezdny, a to, że były zmaicone, to tylko sprawiało, że jazda nie była nudna. Od zalechniętych łąk, poprzez drogi szyklowe, poprzez płyty betonowe, drogi lepszej lub gorszej jakości, no było wszystko, tak? Jak się szykowałeś do tego wyścigu? Robiłeś jakieś plany szczegółowe? Oglądałeś tam? Właśnie chciałem raz w życiu robić jakiś plan przygotowań. I nawet zacząłem go skutecznie w styczniu, natomiast spotkała mnie pewna przygoda. Jak mówiąc, poważnie skręciłem kostkę. Nie na rowerze, akurat na placu budowy, ale to nie ma znaczenia gdzie, tylko po prostu rower mnie nie widział od lutego do maja. Czyli postanowiłeś ich załatwić świeżością. No tak, nie będę rezygnował, tak? Jeżeli noga by mi nie pozwoliła, co było moją taką dużą obawą, tak? No bo jednak na takim długotrwałym wysiłku, no to
takie ryzyko na pewno istniało, ale żadnych dolegliwości nie zgłaszam. Czyli co, główną trudnością tego są podjazdy i zjazdy dla ciebie. A co jest takiego, myślisz, w ogóle magnetycznego w tym ultra? Dlaczego ty tu przyjechałeś? Dlaczego ludzie tu przyjeżdżają? O co tu chodzi? Nie, dla mnie to trochę takie romantyczne spojrzenie, że taki mały pojazd napędzany siłą ludzkich mięśni potrafi na tak dalekiej odległości zabrać i dostać tyle frajdy. Ja po prostu lubię jazdę na rowerze, żeby tak było zgnięciem. Czyli takie trochę filozoficzne tutaj masz, tak, przemyślenia. Lubię kontakt z naturą, tak? Czy z rower, czy z kajak, czy jakakolwiek inna forma. Jak sobie z noclegami poradziłeś, powiedz? Nocleg wiozę z tyłu. Także... Okej. Czyli spałeś w plenerze? Spałem w plenerze. Ale co, namiot, hamak, co tam? To jest Givi. Givi, okej. Okay. Z materacją Thermarest, małym tarpem na wypadek upadu. Zestaw się sprawdził. Jest lekki, pakowny. No ważne, czy ty jesteś wypoczęty po takiej nocy, bo to jest chyba główne kryterium. Tak. Jak to widzisz, jesteś wypoczęty? Tak, bo to niektórzy nie potrafią spać w plenerze, bo coś tam zimno przeszkadza im, albo coś tam. Z kolei niektórzy nie potrafią spać na przykład w sali zbiorowej. Wczoraj miałem taką propozycję spania w świetlicy wiejskiej, ale zrezygnowałem właśnie celowo, bo tam, gdzie jest dużo osób, to jest wesoło, są rozmowy. Jest przedłużający się do pewnego wieczoru. No tak, ten chrapie, ten to. Tak. Ten no wcześniej ten wyjeżdża, ten później. Jednak kumkanie żab w terenie dla mnie było dużo lepszą opcją w tym konkretnym przypadku. Ale ćwiczyłeś w ogóle wcześniej spanie w terenie? Czy miałeś takie doświadczenia wcześniej? Bo to, czy tutaj po prostu tak jakby z internetu można powiedzieć? Nie. No też dużo kajaki pływam. To ten jak spływy są więcej niż jednodniowe, no to też wiadomo, że trzeba sobie przygodne terenie nocnych organizować, tak? No, ale w kajaku to trochę tam łatwiej włożyć te klamoty, nie? No tak, tam nie ma problemu wagi. Wyporność kajaka pozwala na zabranie najcięższego sprzętu. A tutaj jednak trzeba trochę oszczędzać, uważasz, tak? No tak. A jak z jedzeniem, z piciem? Jak to wyszło? No, bardziej klasycznie. Małe sklepiki, zaopatrzenie w batoniki, wodę. Możesz na słodycze jeszcze patrzeć? No, bardziej mi się ogórek kiszą zaczyna śnić. A to myślę, że też w każdym miejscu. Takie żelki, śmieszki. W każdym sklepie. A się, ja już nie śmieję, jak je otwieram na paczkę. Śmiej żelki, cię już nie. Tak. Okej, okay, a to fajne to jakby. No bo wy często już macie dość tych słodyczy, ale śmiej żelki mnie nie śmieszą. Dobra. Masz jakieś plany już następne? Gdzieś się zapisałeś? Na razie się nie zapisywałem. Chciałem zobaczyć, jak mi pójdzie, jakie wrażenia będę miał. Ale myślę, że... Jeśli prędzej czy później zapiszesz się na jakąś imprezę tego typu, podobało mi się. A jak to się zderzyło z oczekiwaniami, które miałeś? To znaczy, no jakoś sobie to wyobrażałeś. Co tutaj jest inaczej niż sobie wyobrażałeś? Czy co jest inaczej, co można przeczytać czy obejrzeć? Jeżeli chodzi o wyobrażenia, to jedynie tylko mówię to o kwestii przygotowania do podjeżdżania takiej intensywności, tak? Kąty nachylenia po niektórych podjazdach to były olbrzymie. Jak pochodzę z Wielkopolski, tam no, niecodzienny nasz widok taki. Wiem, że pojeżdżę zachodnie, to jest teren polodowcowy. Aha. To się łączy z tym, że lodowiec ten teren wyrzeźbił. Mamy ładne jeziora, mamy też wzniesienia i doliny, i dużo kamieni.
ale nie myślałem, że będzie aż taki. Panie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę w takim razie. Poproszę jakieś epickie machnięcie do kamery. Jedzie. O, dzięki.